Cześć, pokażę wam jak rozkręcać gnizd pokrzyw. Wprawdzie nie wiem czy mi się to uda, bo te liny, znaczy te pokrzywy są jeszcze młode. Powinno się je zbierać mniej więcej porą wakacyjną. I trochę nie aż tak suche, no ale nie wysuszone kompletnie. Ostatnio tam je jakimś kamykiem, nożem. Ja sobie jak pech to pech zostawiłem akurat nóż w tym, w domu. I pierwszy raz nie wziąłem noża do lasu, więc no, użyłem siekiery. Użyję. Rozgniecamy. Tak, żeby nam się pooddzielały te włókna. Źle wychodzi. Widzicie, że on się staryje. Roślina giętka, jeszcze troszkę. Jeśli nie potrzebujemy ładnej linki czy coś już takim czymś, możemy po prostu zawiązać, ale jeżeli chcemy ładną linkę, to nam nie będzie potrzebna. Po prostu skręcamy. Może będzie, że widać. Chytam w kolana i skręcam. A, się rozwala, no mówiłem. Ale trudno. Więcej wygląda to tak. Szybka, no może nie jakaś piękna ta linka, ale bardzo przydatna taka umiejętność i szybka do wykonania. Pomagamy. Mamy linkę. W sumie to nam wyszłoby to normalnie. No właśnie takie. To nam wyszło jak wyszło, bo roślina jest jeszcze za młoda. Moim zdaniem. Normalnie by nam wyszło to dwa razy dłuższe. No ale cóż, chciałem wam zademonstrować to. I tak. Bo już taką roślinę możemy wiązać, ale dobrze ją pozostawić lekko do wyschnięcia, chociaż żeby nam podeschło trochę. Możemy potem poobcinać te szczępy, nie musimy.
odstające włókna. No i cóż, zabezpieczamy, zawiązując końcem i wyciśle, bo to jest naprawdę krótkie. Mi to nie wychodzi. No jak wspominałem, są roślina jeszcze za młode. Tak to wygląda. To nic, kończę i dziękuję. Do zobaczenia.